Przypuszczam, że znajdujemy się w tej chwili w przededniu jakiejś wielkiej batalii, która po całym świecie będzie się rozlewać, mianowicie batalii o prawa autorskie. To jest temat w tej chwili bardzo na czasie, ponieważ okazało się, że przemysły rozmaite natury rozrywkowej, no sprzedaż wszelkiego rodzaju własności intelektualnej stała się jednym z najlepszych biznesów, jakie w tej chwili na świecie istnieją. Myślę zresztą, że nasi przodkowie jeszcze sprzed dwóch pokoleń byliby niezmiernie zdziwieni, gdybyśmy im powiedzieli, że na czymś takim mogą się opierać gospodarki wielu krajów świata, że ludzie mogą chcieć wydawać ogromne pieniądze na kupowanie płyt, na których nagrane są czyjeś głosy, ale też na kupowanie rozmaitych gadżetów z wizerunkami tych postaci, plakatów, że krótko mówiąc na całej tej sprzedaży można zrobić ogromne pieniądze. Z tym, że pojawiły się nowe technologie dzisiaj i te nowe technologie sprawiają, że cały ten przemysł ogromny, rozrywkowy, który zwłaszcza w krajach rozwiniętych istnieje, będzie musiał się jakoś na nowo przeorganizować. No, sprawy są na tyle znane, że wiele się nie trzeba o tym rozwodzić. W krajach rozwiniętych problemem przemysłu rozrywkowego oczywiście stała się internetowa wymiana plików MP3. W których zawarte są piosenki czy nawet całe filmy. W krajach mniej rozwiniętych natomiast rozwinął się ogromny przemysł tworzenia pirackich nagrań, płyt kompaktowych. Na warszawskim stadionie dziesięciolecia możemy kupić wszystko, co nie było jeszcze widziane w Hollywood, albo jest tam na zamkniętych pokazach. Możemy to kupić z rąk handlarzy pochodzących z Kaukazu, wydrukowane czy wytłoczone gdzieś na Bliskim Wschodzie, albo w innym zakątku świata. To skądinąd przyczynek wspaniały do rozważań o globalizacji, to co dzieje się na tym rynku obecnie. Różnica w porównaniu z tym, co było lat temu 15-20, jest zasadnicza, ponieważ kiedyś prawa autorskie były wyłącznie problemem samych autorów, twórców. W tej chwili twórcy nie mieli wystarczających sił, żeby swoje przeforsować w parlamentach, żeby wpłynąć na systemy prawne, no, oczywiście na egzekutywę rozmaitych krajów. W tej chwili natomiast prawa autorskie stały się własnością, te prawa autorskie, które przynoszą naprawdę duże pieniądze, stały się własnością koncernów. Wielkich koncernów działających w wielkim przemyśle, jakim stała się światowa rozrywka. Te koncerny mają i wolę, i zdecydowanie, i możliwości wpływania na prawo, i możliwości wreszcie przeforsowania, wprowadzenia takiego prawa w życie, żeby osiągnąć swoje, żeby ukrócić proceder zwany powszechnie piractwem, żeby wymusić szacunek dla swoich praw autorskich. Z drugiej strony to, że po stronie obrońców prawa własności przestali występować budzący z reguły sympatię twórcy czy organizacje twórcze, natomiast występują po jej stronie wielkie koncerny, które w dzisiejszym świecie oczywiście bardzo chętnie są przedstawiane jako czarne postacie globalizacji i te ciemne siły, które chcą nas z światem rozciągnąć swoją władzę nikczemną, to dodaje wiatr w żagle rozmaitym piratom, hakerom, ludziom poruszającym się na pograniczu prawa w internecie i dodaje im to swoistej ideologii. Jeżeli się dzisiaj pobuszuje po internetowych listach dyskusyjnych i po rozmaitych witrynach, to widać, że coś w rodzaju takiego spontanicznego ruchu z ideologią swego rodzaju Robin Hoodów rodzi się. Oczywiście ta ideologia nie jest może specjalnie spójna, można nad nią dyskutować, ale to jest ideologia nośna. Hasła antyglobalizacyjne są nośne. Na całym świecie znajdą się młodzi ludzie, przeważnie zresztą z krajów najlepiej rozwiniętych i przeważnie z rodzin dobrze sytuowanych, którzy na otrzymanego SMS-a, maila czy wiadomość z telefonu komórkowego gotowi są pojechać w inny koniec świata po to, żeby tam demonstrować pod oknami polityków czy bankierów spotykających się w celu ustalania jakichś wspólnych światowych strategii. Więc myślę, że tym bardziej tam, gdzie mowa jest o pieniądzach i gdzie można zdobyć coś, co właściwie należy do kogo innego, a można to zdobyć za darmo, jeszcze zdobywając wśród innych młodych ludzi sławę łowiecką, to coś takiego się bardzo rozwinie. Oczywiście to bardziej mówię w tej chwili jako pisarz science fiction niż jako dziennikarz, bo jest to, proszę zobaczcie Państwo, taka bardzo ciekawa, która się
spełniająca się, rozwijająca się przed nami wizja wielkich wojen, które się będą odbywać i które się właściwie już zaczęło odbywać. Preludium tego to niedawne wymuszenie przez amerykańskie koncerny fonograficzne odszkodowań od ludzi, którzy za pomocą internetu ściągali sobie rozmaite piosenki. W tym wszystkim, jak myślę, jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, która akurat dla nas Polaków ma miłe znaczenie, luźno się wiążąca z tym, ale myślę, że warta, aby o niej wspomnieć. Otóż przemysły rozrywkowe na świecie wypracowały bardzo ciekawą strategię znajdowania tego, co może się sprzedać w warunkach, kiedy nigdy absolutnie nie wiadomo, co się sprzeda. Nie od dzisiaj jest to jasne dla każdego, kto się zajmował nie tylko fonografią, nie tylko wydawaniem książek, ale jakąkolwiek działalnością związaną w ten czy inny sposób z twórczością, że gusta widzów są absolutnie nieprzewidywalne. Menadżerowie, którzy twierdzą, że są w stanie zawsze przewidzieć, co się sprzeda, co się nie sprzeda, że mają fantastycznego nosa, to z reguły są, proszę wybaczyć, kabotyni, którzy bardzo się reklamują, ale tak naprawdę nikt nigdy nie jest w stanie przewidzieć, co zostanie wielkim przebojem i można by przytaczać tutaj mnóstwo rozmaitych przykładów, począwszy od Beatlesów, którzy byli odsyłani przez wszystkie wielkie firmy fonograficzne, aż po Stephena Kinga czy Johna Grishama, którym wszyscy liczący się wydawcy odsyłali maszynopisy z sugestią, żeby się zajęli czymś innym, bo takich rzeczy nikt nigdy nie kupi. Ja bardzo z zaciekawieniem sobie obserwowałem działania zachodnich telewizji muzycznych. Otóż można zobaczyć, że tam króluje taka zasada. Jest jedna osoba, która jest w wytwórni gwiazdą, jedna, powiedzmy, piosenkarka czy piosenkarz. I tu oczywiście inwestuje się bardzo dużo. Ta osoba jest lansowana, ona ma wywiady, ona ma wszystkie możliwe wejścia do mediów po to, żeby jej płyta się sprzedawała jak najlepiej. Za nią jest, powiedzmy, 5 osób takich z drugiego planu, ponieważ każdy wydawca wie, że ta gwiazda w którymś momencie się opatrzy i przestanie się sprzedawać. I nikt nie wie, co będzie życzeniem publiczności, zwłaszcza młodej, dlatego mówię o fonografii, że to jest akurat taka publiczność. Nikt nie wie, co będzie życzeniem publiczności młodej oglądać w następnym sezonie, ale zapewne coś innego. W związku z czym na wszelki wypadek podstawia się 5 osób, które są zupełnie różne. Ale gdzieś tam w tle jest jeszcze 20 innych osób, spośród których wylosowano te 5. Które też są zupełnie różne. Nakłady na te 5 są dużo mniejsze niż na gwiazdę. Na każdą z tych 20 osób się oczywiście jeszcze mniejsze nakłady przeznacza, ale też są to już w budżetach wytwórni sumy zauważane. W którymś momencie jedna z tych 5 zajmie miejsce tej pierwszej głównej. W którymś momencie z tych 25 zostanie wysunięte do drugiego szeregu. I tak się ten biznes tam obraca, jeżeli nie przynosi pieniędzy, to zmienia się menadżerów, którzy tym wszystkim zarządzają. W Polsce natomiast panuje głębokie przekonanie, że jak ktoś jest gwiazdą, to jest ją już na zawsze i że jeżeli w następnym sezonie się, jeżeli w tym sezonie się coś sprzedaje, to w następnym sezonie należy przedstawić 5 klonów tego, co się sprzedaje, niemalże identycznych. Co spowodowało rzecz niewiarygodną na światowym rynku, a mianowicie to, że polska fonografia zdołała, mając 5 ogromnych firm, stracić ponad połowę swojego własnego rynku, ponieważ nasza polska publiczność została całkowicie rozczarowana przez menadżerów, którzy nadal są najmądrzejsi na świecie i nadal się tym wszystkim zajmują. Co świadczy, że ta batalia o prawa autorskie prawdopodobnie niestety nie będzie dotyczyć praw autorskich polskich, ponieważ jak na razie nic takiego nie wykreowaliśmy, na co piraci ze wszystkich krajów mogliby się skusić. Co się właściwie w tej chwili nazywa własnością intelektualną? To jest też bardzo ciekawe pytanie i myślę, że naprawdę tęgie głowy prawnicze powinny wreszcie nad tym zasiąść, bo w sytuacji tak umasowionej sprzedaży rozmaitych ulotnych dóbr kultury popularnej trudno naprawdę określić granice tego, co jest własnością kogoś, kto to wymyślił. Poza tym ktoś, kto to wymyśla, w tej chwili z reguły związany jest z kontraktem z jakąś wytwórnią, dla której wymyśla owoc jego pracy, tak jak
powiedzmy sławna, to przykład klasyczny, sławna charakteryzacja Borisa Karloffa w roli Frankensteina jest własnością wytwórni. Mówię właśnie o tym przykładzie, bo charakteryzator, który to wymyślił, nie dostał nigdy ani centa z tego powodu. Został z wytwórni zaraz potem zwolniony, natomiast wytwórnia do dziś zarabia całkiem duże pieniądze na prawie udostępniania do rozmaitych widowisk tej właśnie sławnej charakteryzacji potwora z filmu Frankenstein z dwoma wystającymi charakterystycznymi elektrodami na szyi i takim szwem przecinającym czoło. Więc co w tej chwili jest i może być chronione prawem autorskim? Z czego składa się idol sprzedawany w kulturze masowej? Czy jego fryzura na przykład jest już czymś, co podlega ochronie prawnej? Czy inny idol konkurencyjnej wytwórni może sobie zrobić taką samą fryzurę? No, nasycenie rynku rozmaitymi na przykład melodiami, czy rozmaitymi wątkami fabularnymi jest tak duże, że ponieważ wszyscy chcą minimalizować ryzyko, wszyscy chcą trafiać w najbardziej powszechne, popularne gusta, wszystko to musi być do siebie podobne z natury rzeczy. Oczekuję szeregu ciekawych, precedensowych procesów między wielkimi wytwórniami w krajach zachodnich. A przy tym wszystkim tym, co napędza całą tą falę wzbierającą w tej chwili jest poszukiwanie oczywiście jakiegoś kamienia filozoficznego, czyli reguły, metody na wylansowanie mega gwiazdy. Najlepiej oczywiście takiej, która będzie się podobała na całym świecie. No na pewno koncerny rozrywkowe wyszły już w tej chwili z myślenia jednym rynkiem czy jednym krajem. Stara się zawsze wylansować kogoś, kto będzie gwiazdą i w Ameryce, i w Indiach, i na Dalekim Wschodzie. Choć oczywiście są rynki główne, no niewątpliwie rynek amerykański, i takie rynki poboczne, na które się gwiazdy czy gwiazdki lansuje przed zorganizowaniem im promocji w wielkich krajach. Rzecz w tym, że nie jest wcale tak, i to na przykład losy naszego rodzimego, szczątkowego przemysłu rozrywkowego pokazują, że efekt w wypadku kultury popularnej jest prostą wypadkową poniesionych nakładów. Ponieważ ktoś może być bezustannie obecny na plakatach, bezustannie pokazywany w telewizji, udzielać dziesiątek wywiadów i żyć własnym życiem jako bohater pism kolorowych, a mimo wszystko płyty tej osoby się mogą bardzo źle sprzedawać albo filmy z jej udziałem mogą ludzi nie przyciągać. Z drugiej strony bywa i tak, że rzeczy mało niskonakładowe przy zastosowaniu jakichś nowatorskich technik promocyjnych stają się wielkimi przebojami. To przykład filmu bardzo skądinąd miernego Blair Witch Project może być przykładem, jak niskobudżetowa produkcja i naprawdę dość marna dzięki zastosowaniu zupełnie nowatorskiego marketingu i przede wszystkim wykorzystaniu internetu do tego, do reklamy, do tej kampanii reklamowej, którą wymyślono, stała się filmem znanym na całym świecie, powszechnym, popularnym i przynoszącym duże zyski swoim producentom. Ja myślę, że ten trend, który obecnie obserwujemy, czyli robienie takich programów telewizyjnych w rodzaju znanego u nas i we wszystkich krajach europejskich idola, to nie jest to, na co liczono. To znaczy wymyślono pewien rodzaj widowiska, to widowisko jest modne przez jakiś czas, ono lansuje pewne rzeczy, lansuje osoby, ale raczej jest grona twórców programu, nie gości, którzy tam mają przychodzić. Jest w tym oczywiście pewien element teleturnieju, który zawsze od niepamiętnych czasów masowa publiczność lubi. Natomiast jeśli miało to być metodą znalezienia sposobu szukania, wylosowania właśnie kogoś, kto odpowiada najlepiej masowym gustom, to się nie sprawdza. Po prostu postaci w ten sposób wyłonione wcale się nie okazują na długo bohaterami masowej wyobraźni. Gdyby specjaliści od przemysłu rozrywkowego spytali o to specjalistów od przemysłu samochodowego, to mogliby wiedzieć wcześniej, że to się tak skończy. Swego czasu jedna z amerykańskich firm samochodowych, jeden z większych koncernów, wpadł na taki pomysł, aby stworzyć samochód marzeń przeciętnego Amerykanina. I zamiast zacząć pracę nad nim, tak jak to się normalnie robi na desce kreślarskiej u projektanta, zaczęto pracę od badań rynku. Jak
chciałbyś, żeby wyglądał idealny samochód, jaką ma mieć linię, jaką powinien mieć pojemność silnika. Według tych parametrów, według tego, co sobie ankietowanie zażyczyli, zbudowano model i to był najgorzej się sprzedający model samochodu w dziejach amerykańskiej cywilizacji samochodowej. Na rynku kultury popularnej główna trudność sprawiająca, że jednak nie jest to czysty biznes, ale coś pomiędzy biznesem a sztuką, jest podobnie. Nie wystarczy ludzi spytać, co chcą oglądać, ponieważ, żeby na tym przykładzie poprzestać, gdyby wszystkie dzieci na świecie spytać 10 lat temu, jaką byście dzieci chciały przeczytać książkę, to żadne by nie opowiedziało, że chce przeczytać książkę o chłopczyku czarodzieju w grubych okularach, który przeżywa rozmaite przygody w Akademii dla Czarodziejów. Najpierw musi być propozycja, a później dopiero rynek wyda swój wyrok.